Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już 7, miejmy nadzieję, że szczęśliwy odcinek. Alwinek Wiórki, oczywiście Dailwin. Bawcie się dobrze! Jak sami widzicie, za mną jest bardzo ładna koszulka, którą dostałem od EA. Oprócz niej oczywiście jest też... gra. Bardzo dziękuję, bardzo miło mi się zrobiło. Tę koszulkę raczej oprawię sobie w ramkę, żeby to jakoś wyglądało, żeby tak wiecie, nie wisiało tak byle jak. Oprócz tego, jak sami widzicie, mam też bardzo ładne tło na playce. Również dziękuję. I oprócz tego dostałem też, to jest w ogóle wersja Ultimate, dzięki czemu mamy parę paczek do otworzenia, raczej się przydadzą. Także oczywiście, mój drogi widzu, zostaw łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybuj również mój kanał, żeby być na bieżąco. Ponieważ ostatnie statystyki moich filmów są naprawdę bardzo miłe, bardzo mi cieszą. I fakt, ile osób pisało, że YouTube randomowo zabrał wam suba, jest zatrważająco dużo i to jest nienormalne, więc drogi YouTubie, proszę już nie zabierać subskrypcji uczciwym ludziom. Dziękuję. I naprawdę, 7 odcinek, to musi być walkout. To po prostu musi być już walkout. Jak nie dzisiaj, to kiedy? No bądźmy szczerzy. Także jesteśmy już w Ultimate Team i przy okazji dostaliśmy możliwość do wyboru karty Once to Watch, która ma dostać właśnie taką ładną kartę. Ale wiecie co, wydaje mi się, że weźmiemy Thiago's Hitwę, no... Nie wiem, szczerze, nic... Nie wiem. I mamy paczuszki, proszę państwa. 4 paczuszki do otworzenia. Jedna jest za SBC i 2 są za przedsprzedażową edycję. I piłka, żeby poszerzyli prestiż i... Nie wiem, co to jest. Ale otwórzmy sobie od razu teraz. Jestem ciekaw, co jest w tej parze tak naprawdę, bo... Tego sam nie wiem. Ale kozak! Jeszcze dostaliśmy Mbappę. To jakieś wypożyczenie, stroje kozackie. Ale ten tort rodzinowy to totalny sztos. Dobra, biorę. Jeszcze 3 złotych piłkarzy wypożyczenie. Zobaczmy, kogo nam tutaj jej przyszykowało. No, przyjemna paczka. Ten strój raczej sobie też ustawimy, chyba że zrobimy tam drugie SBC. No zobaczymy. Także 3 paczki do tworzenia. Miejmy nadzieję, że zaczniemy to jakoś miło. Ja już umiem rozpoznać, to nie jest walkout. Już umiem rozpoznawać walkout, to na pewno. I są ekrany. Ej. LP. O, Bergfight. To jest też sprzedawalna karta i Bergfajna nie ma na rynku. To wreszcie jest sprzedawalna karta, która coś kosztuje. I ją trafiłem. Właśnie, za 20k, nie ma go na rynku. Na razie go chyba zostawię, wiecie co? Bo on jest taką kartą dosyć, no, mimo że dwie słabszej, to wydaje mi się, że może namieszać, więc dobra, sobie go zostawimy. Takie ekrany mogę trafiać. Takie ekrany naprawdę mogę trafiać. I teraz paczka za tę wersję przedpremierową, więc... chyba też nie jest walkout, jeśli dobrze rozpoznałem. Ale może ekrany kolejne, co wy na to? Nie? Okej? Batshuayi. Dobra, ostatnia paczka przed nami. Liczmy na to, że coś jednak się jeszcze pojawi. Fajnie, żeby ten Bergfajn, bo jednak mam nadzieję, że coś będzie kosztował, jak mu te widełki podniosą. To jest jeden z lepszych lewych pomocników i zobaczmy. To nie będzie walkout, niestety. Ale mogą tu być ekrany. Nie, nie będą. Kto to jest? Rashica. On może coś kosztować w sumie. Bo on jest szybki, napastnik z Bundesligi, no mam nadzieję, że coś kosztuje. Zobaczmy, Rashica. 5 koła? Bardzo miło, wezmę. Dobra, jeśli chodzi o SBC, generalnie rzecz biorąc, to... Wyszło takie SBC od Tonalego. Fajnie, że wyszło, tylko problem jest taki, że mi jest niestety niepotrzebny. Pewnie Damian już to zrobił. Niestety, oprócz tego nie wyszło nic innego. Jeszcze są te hybrydy Ligi Narodów, je pewnie zrobię na następny odcinek, mi się wydaje, bo... Chcę już mieć te stroje, żeby były takie same, jak kiedy my dostaliśmy od naszych kochanych Kanadyjczyków. No dobra, więc co, no przejdźmy sobie do Division Rivals. Oczywiście zagramy sobie meczyk, bo jakżeby inaczej. O nie, 5 meczów mi zostało. Serio już? To było szybkie. Ze składu się nic nie zmieniło, na razie nie wiem, czy kogokolwiek będę zmieniał, szczerze wam powiem. Najbardziej bym chciał chyba Sissoko tu dać, chociaż też nie jestem pewien, kogo tu mogę dać. Zobaczymy, na razie zobaczymy. Dobra, mamy oponenta i... o, Benzema! Jest też Kefir, jest też Ramos, to jest mocny skład. To jest mocny skład, niestety. Ale dobra, słuchajcie, my mamy Bale'a, mamy Rodrigo. Nasz skład powoli się zgrywa, tak? To jest ten plus, że chyba nasze chłopaki się po prostu zgrywają, co mnie bardzo cieszy. Do boju, proszę państwa, trzecia liga. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy lepsze nagrody nie byłyby w czwartej lidze, co jest dosyć paradoksalne, ale naprawdę mam wrażenie, że w czwartej lidze są po prostu lepsze nagrody. Jeżeli ktoś z was jest w czwartej lidze, dajcie mi znać, czy warto być w czwartej lidze, bo naprawdę w tej trzeciej lidze, no, nie ma rewelacji, tyle mogę powiedzieć. Dobra, Rodrigo. Zmieniłem formację, zmieniłem. Są Maxmeo. Do Gareta Bale'a z pierwszej nogi, to była szansa. Cyk. Podanie. Są, o to, zdążysz. Aj, zdążył uderzyć, ale zabrakło. Mogłem w sumie lobikiem spróbować. Kwadrado, ładnie. Oj, to jest gol. To jest gol, chyba że Vinicius. Okej, panie Kefirze, podać piłkę trzeba, bardzo dobrze. Dragbaczek, tego się nie spodziewał. Po krótkim i...
Celny strzał. Dobra, dośrodkowanie, zróbmy takie 2,5 kreseczki. Może delik, może... Okej, spróbujmy to jeszcze raz. 2,5 kreseczki, jeszcze raz. Może Gareth Bale, no... Przestań, jeszcze raz. 2,5 kreseczki. Teraz. No, wreszcie bramka, Boże, ile można, to 3 razy sztuka. Diego Carlos chyba z debiutanckim, nie debiutanckim, w sensie no, pierwszy gol, o tak można powiedzieć. Wreszcie, ale mam chyba sposób na rzuty rożne, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że to będzie się nadal tak sprawdzało, bo jeśli będę miał sposób, to wreszcie rzuty rożne będą dla mnie użyteczne. Nie możemy od razu stracić bramki. Nie! Dobrze, Neto. O, Kefir, a no... Kurczaki, ale że go ciśniemy tutaj, to jest najgorsze, że go ciśniemy i zaraz to się może wszystko odcisnąć. Oh no, nie. Jezus, jak dobrze, jeszcze spalony, ale dobrze, że główki... To nie był spalony, to jeszcze lepiej. O! Oj, jakbyś to wyjął, przysięgam, jak on by to obronił, to bym zwątpił we wszystko, co jest możliwe. Dobra, Rodrigo, na 2-0, troszkę się pobawiłem, nie ukrywam, ale ten bramkarz, nie wiem, kto jest na bramce, jest całkiem denerwujący. Dobra, dobrze, że powiem, słuchajcie, niespodziewanie, no teoretycznie spodziewanie, bo jednak graliśmy lepiej, ale fakt, że wygrywam, jest dosyć niespodziewany. Przepraszam bardzo, ale te statystyki strzałów to jest jakiś żart. Ależ błąd z mojej strony i również w obronie De Ligt musisz być... To jest gol. Okej, także... Okej, no jak druga połowa i nie tracenie bramki z mojej strony, to nie byłbym ja przecież. Oh shit. Mam nadzieję, że był spalony De Ligt. Mam nadzieję, że wiedziałeś, co robisz. Nie wiedziałeś, co robisz. Boże, dobrze, że tego nie wykorzystał. Pyk, pyk, nie wiem, co się dzieje. Podanie Gareth Bale i broni to ten bramkarz. No przecież to jest... Pięknie, Rodrigo. Po długim, to już jest... Tak myślałem. Nie, proszę was. Pięknie, Neto. Nie możemy tego stracić, bez przesady. Tak ciśniemy, że to jest po prostu byłby kryminał, gdybyśmy to stracili. Proszę was, nie! Proszę, nie, ja już nic nie będę mówił. Ja już nic nie będę mówił. Gość robi randomowo śliski i robi najlepszy ślisk w historii gry. Rodrigo, zrób to po raz drugi. Bale! Co? Nie. Nie dało się wygrać tego meczu, naprawdę, to po prostu nie potrafię znaleźć słów, które byłyby w stanie opisać, jak bardzo ten mecz był popsuty, naprawdę. Dobra, ostatni mecz przed nami, nie denerwujmy się, to w ogóle, no, takie jest, takie życie po prostu, tak, takie życie. Taki fajny skład, nawet taka hybrydka ligi holendersko-chińsko-angielskiej. Dobra, panowie i panie, pora na wygranie. Wygrajmy mniej więcej tutaj. Widziałem niestety 3 kreski, ale może to jest piłka na Garetha Bale'a. Wreszcie Bale z główki strzelił z rożnego, naprawdę. Nie myślałem, że dożyję do tego momentu. Można powiedzieć, że troszeczkę się zrehabilitował, ale no to jest takie troszeczkę, żeby się zrehabilitować za to, co zrobił w poprzednim meczu, naprawdę. Bale, mam nadzieję, że Fekir tutaj nie spalił. Kefirek, mój kochany, zablokowany, kurde. Cyk. Rodrigo, oj, po długim słupku może raczej wy... Czy Rodrigo się popsuł? Zaraz będę psikał jeszcze na dodatek. Jednak nie będę psikał. Jezus, ja robię w tej obronie tragedię. Jak stracę bramkę, to się nie będę dziwił, De Ligcior. Dobra, do pierwszej połowy wygrywamy, co prawda, ale przypomnę, że w ostatnim meczu do pierwszej połowy też wygrywaliśmy, więc ja lepiej nie będę nic mówił. Wiecie co, zróbmy sobie zmianę. Chciałbym przetestować Richarlisona na pozycji Fekira, więc zobaczymy, czy będzie sobie po prostu radził lepiej. Co, Maxime? Może spróbuję zaskoczyć z lewej nogi, co? Aha, ja to już w bramce widziałem. Oj, ta liczka. Nawet nie jestem zaskoczony, szczerze mówiąc. O, teraz, go, Garecik, dobrze. Cały czas, do przodu. Podanie. Richarlison musi wykończyć, musisz to wykończyć, dobra, mamy bramkę Richarlisonem. Okej, bardzo ładna akcja Bale'a przy okazji, tam sobie poradził z obrońcami i byle po prostu wygrać już ten mecz, nie mieć żadnych problemów. Oj nie, Jezu, Diego Carlos, klasa światowa. O lol, co? Serio, z tego coś karnego dostałem? Co się... Przyjmę jak najbardziej, ale kontrowersyjna decyzja. Środek. Ha, wiedziałem, że tam się rzucisz, kolego. Dobra, 3-2. Czy zasłużone? Może pod kątem decyzji nie za bardzo, ale myślę, że dosyć dużo my cisnęliśmy w tym meczu, więc nikt nie powinien mieć pretensji, mam nadzieję. Tak jest, ostatni gwizdek w tym meczu i wygrywamy. Ja wam dziękuję za oglądanie, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem, subskrybujcie mój kanał i widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia.
No i na razie.